22 lutego premiera filmu Last Minute. Tak. To już jest trzecie spotkanie z reżyserem Patrykiem. Piąte. Aż piąte, ale jeśli chodzi o kinowe filmy, to wcześniej było Ciacho, Hans tak. Kloss i teraz jest Last Minute. Czy już może nam dzisiaj pan coś zdradzić na temat tego filmu i swojej roli? Wiesz co, ja bym najchętniej bardzo dużo powiedział, ale po pierwsze nie widziałem filmu jeszcze, więc nie wiem, jak to wygląda w całości. Ale jakby wspominając okres powstawania filmu i scenariusz, który mieliśmy, wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawa komedia. A co mogę dużo powiedzieć? Jakby zainteresowało mnie to i wydaje mi się, że dla widzów też będzie to ciekawe, że czasami jakby kosztem swojego szczęścia chcemy uszczęśliwić innych. Wiemy, że przypuśćmy coś nie tak z nami będzie działo, ale że komuś sprawimy przyjemność, a przypuśćmy to są dzieci i mama, no to trzeba. Więc jakby to mnie zainteresowało w tej postaci Tomka, że facet, który poznaje kobietę, z którą kiedyś był, w którym był zakochany, która nagle wygląda inaczej niż wtedy, zupełnie inaczej zachowuje się, jest inną kobietą i Tomek jakby nie widzi w niej tej kobiety, którą kiedyś, więc jakby nie zakochuje się tak, wtedy się zakochał, ale że dzieci i matka jakby naciskają, że on jest sam, że jest wdowcem, że nie ma nikogo. Jakby powoduje, że on jakby pierwsze myśli dla dzieci i dla matki może chciałby być z kobietą. Na szczęście później jakby to się, że tak powiem, jakoś rozkręca i on widzi w tej kobiecie tą kobietę, którą znał. Ale jakby rzeczywiście jest często tak, że jak ktoś kogoś traci, to albo odpowiada, że w życiu kochał tylko jedną osobę i nigdy się już z nikim nie zwiąże, albo że nie chce robić komuś nadziei, bo wie, że i tak z tego nikt nie będzie, bo on się do tego nie nadaje. Więc często tak jest, że ludzie jakby tracąc kogoś, jakby przekreślają swoje życie i szczęście. A w tym wypadku jakby fajnie, że są dzieci i matka, które uświadamiają temu Tomkowi, że jakby życie nie kończy się na tym i na pewno ta żona może wybaczyć mu to, że jest sam i chciałby jakoś żyć. Więc jakby mnie zaciekawiło to właśnie, jakie my ludzie mamy wybory, a dwa, że no Patryk Vega, u którego mogę nawet zagrać dywan, bo uwielbiam z nim pracować. I piękne okoliczności przyrody, czyli Maroko, Egipt i Turcja, gdzie fajnie było zobaczyć, jak żyją inne kultury i czy chciałobyś tam kiedyś wrócić na wakacje. I chciałoby się? Nie. A jak właśnie się kręci komedia omyłek? Czy rzeczywiście jest zabawnie, bez przerwy, czy... Znaczy jest najczęściej tak, że jak jest wesoło na planie, to nie jest wesoło w kinie. Jest takie przysłowie. Aha. U nas nie było wesoło na planie, bo było bardzo ciężko i było bardzo dużo pracy. Bo jakby film nie kręciliśmy tam 40 dni, tylko wiele krócej. I było tak wszystko skumulowane i dopięte, tak, że jakby przechodziliśmy z jednej sytuacji do drugiej. Więc jakby Patryk chciał przez to utrzymać, jakby, żebyśmy byli jakby w postaciach, a nie żebyśmy mieli jakieś przerwy, żeby każdy sobie tam robił co chciał, tylko żeby to miało pewną jakąś ciągłość. Więc no, to było fajnie, ale nie myśleliśmy o tym, czy będzie śmiesznie, czy... Zresztą definicja poczucia humoru jest tak różna. Od abstrakcyjnego poczucia humoru, wiesz, no kogoś bawi, wiesz, ten stół. Znam takich, którzy by się śmiali z tego stołu, a są tacy, którzy, przypuśćmy, nie śmialiby się z tego, więc nie wiem, co będzie ludzi śmieszyło w tym filmie, a co nie. Na pewno nie jest to głupia komedia i na pewno nie jest to abstrakcyjne jakieś myślenie, bo to, co się stało bohaterom Last Minute, przytrafia się Polakom na wakacjach. Bardzo, bardzo często. Nie ma hotelu. Później nie ma samolotu do Polski, albo że muszą walczyć o jedzenie jak w dżungli, albo ktoś zabiera cię punktualnie o godzinie talerz spod nosa, bo już jest 10:00 i nie możesz dokończyć tego śniadania, bo już jest 10:00. Więc dużo takich rzeczy się wydarzyło, co jakby uświadomiło mi to, jak ludzie odpoczywają. I zacząłem zastanawiać się, czy nie lepiej wydać te parę tysięcy na to, żeby mieć spokój, palmy i chatkę, czy wydać te pieniądze po to, żeby leżeć w basenie jak foki ze 100 osobami. Albo się samemu organizować po prostu. Wiesz to tak, tylko jakby ten film w ogóle, dużo rozmawialiśmy jakby z ekipą i z aktorami o tym, na czym polega w ogóle wypoczynek człowieka, nie? Jakby na czym polega to, jak człowiek wypoczywa i jak chce odpocząć. Więc zauważyliśmy, że ludzie najlepiej odpoczywają w tłumie, gdzie jest głośno, gdzie jest mnóstwo rzeczy niezwiązanych z wakacjami i ze spokojem i tam się najlepiej czują, więc to jest troszkę dziwne.